w naszej podróży, także w budowanie przyjaźni z lękiem. Zabieramy całe nasze życie, nas samych, wszystko, całą naszą historię. To wszystko, co jakby zbiera się na nasze istnienie. I przeszliśmy poprzez bramę spotkania z lękiem. Usiedliśmy z nim do jednego stołu naprzeciw siebie. Pozwoliliśmy potem przy dobrej kawie lękowi mówić, co ma nam do powiedzenia. Może po raz pierwszy pozwoliliśmy mu wypowiedzieć wszystko do końca, żebyśmy mogli to usłyszeć, co gdzieś i tak gra w naszej duszy, ale na co ciągle brakowało nam odwagi, chęci, motywacji. Kiedy wysłuchaliśmy i kiedy tak byliśmy ze sobą, albo bywamy ze sobą, albo jesteśmy ze sobą, ale w nowy sposób, już nie tylko na zasadzie takiego intruza, jakiegoś wroga, przeciwnika, którym mógł się nam jawić lęk, to zaczynamy wchodzić w jakąś bliższą relację z tym lękiem i możemy się z nim wręcz zaprzyjaźnić, zobaczyć jego ludzkie oblicze. Wybaczcie taką antropomorfizację lęku, takie wręcz uosobienie lęku, ale to też jest część nas i trudno tę część jakoś wymazywać gumką, udawać, że jej nie ma, albo ją retuszować, kneblować. Po co? Można ją wykorzystać, tę władzę w sobie, do tego, aby sobie właśnie radzić, aby lęk, który jawił się do tej pory jako wróg, przeciwnik i nasza krzywda, stał się naszym kompanem, przyjacielem, naszą pomocą, naszym wsparciem. Wiem, że to może brzmieć bardzo zaskakująco, dziwnie, ale taka jest prawda o człowieku. Tak jak to powiedziałem wcześniej, że lęk ma też wiele pięknych profili swojej twarzy. Nie tylko tę groźną, mroczną, czarną, wydobywającą się z oparów Auschwitz czy z jakiegoś lasu naszej traumy, czy z jakiejś krzywdy z dzieciństwa, czy jest połączony z twarzą naszego oprawcy, krzywdziciela. Ten lęk może także nas przed czymś chronić. Może być także pomocą dla kogoś, kto cierpi podobnie. Może być wsparciem. Ktoś, kto przeszedł taką drogę od spotkania z lękiem, od wysłuchania lęku do zaprzyjaźnienia się z lękiem, ten może z lęku także uczynić lekarstwo dla siebie, ale także dla innych. Pokazać drogę, którą można przejść, być jakimś wsparciem, być kimś, kto wysłucha człowieka w lęku, kto go nie oceni, nie skrytykuje, nie będzie umoralniał, nie będzie zaraz kazał mu brać się za siebie albo samemu będzie mu sprzątał w życiu. To bardzo niebezpieczne postawy. Sztuka słuchania jest wielką sztuką. Sztuka spotkania jest wielką sztuką. Można do siebie mówić, ale ze sobą nie rozmawiać. Można mieszkać pod jednym dachem, ale ze sobą nie być. Wiemy, że to wszystko jest możliwe. Jeszcze raz to podkreślam. Można do siebie mówić, ale ze sobą nie rozmawiać. Może lęk mieszkał z nami przez całe nasze życie, od momentu traumy, ale w ogóle żeśmy się z nim nie spotykali. Jakiś status quo żeśmy stworzyli i on sobie gdzieś był w głębokościach nas, zjadał nas jak ten robak,
który pożera owoc, ale a na zewnątrz udawaliśmy, że wszystko jest dobrze, że nic się nie dzieje. Właśnie ta dopadła nas ta schizofreniczność, że wewnątrz toczyła się, coś nas pożerało od wewnątrz, a na zewnątrz jabłko, owoc był bardzo dojrzały, piękny, kolorowy, wyglądający apetycznie, ale po jego rozgryzieniu no, ktoś musiałby cały owoc wyrzucić i wypluć także to, co miał już w ustach. Tak, i my o tym wiemy i dlatego się boimy, że okaże się zaraz, że wcale nie jest tak, jak my pokazujemy światu, że zaraz zostanie coś zdemaskowane, jajko, coś zaraz zostanie odsłonięte. I co ja wtedy zrobię? I jak ja będę żył? Jest to jakiś lęk przed konfrontacją się z rzeczywistością, przed objawieniem światu prawdy o sobie. Jakiś lęk przed objawieniu światu, kim się tak naprawdę jest. Jest to też ten lęk pierwotny, że zostanę sam, że jeżeli się wyda, co jest w środku, to wszyscy mnie opuszczą i będę sam. Jest to przerażający lęk, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi i lęk samotności jest czymś przerażającym. A tymczasem samotność jest przestrzenią między nami. Jest odległością, która daje możliwość spotkania. Nie wiem, jakby ktoś bitwę pod Grunwaldem oglądał z odległości 20 centymetrów, to co by zobaczył? Trzeba odejść od piękna, żeby je zobaczyć. Trzeba troszeczkę odsunąć się. To boli. Odejść, takie zespolenie, zlanie nie zawsze jest dobre. Nie zawsze można nazwać to miłością. Dystans jest niezbędny. Ból dystansu jest też smakiem życia. Mam wrażenie, że współczesny świat nie lubi dystansów. Chociaż gdzieś uciekamy, jakoś alienujemy się w gettach, potrzebujemy ciszy, odosobnienia i albo funkcjonujemy w zupełnej alienacji, albo w zupełnym zlaniu. Jakby nie ma tego buforu bezpieczeństwa, tej przestrzeni. Czasami związki są tak toksyczne, że tak człowiek z deficytami, ze słabościami poznaje drugiego człowieka, może podobnego do siebie, i pragnie go zawłaszczyć, i jakby go pożera, jakby się zlewa z nim w jedną całość, tak mocno, że ten drugi nie potrafi już żyć, nie ma nic, żadnej intymności swojej, prywatności, że czuje się osaczony, że wszystkie przestrzenie życia są jakby zawłaszczone przez tą drugą osobę, zaczyna się dusić w takim związku i wychodzi po gazetę, już nie wraca. Bo czuję, że za chwilę skona w tym toksycznym zlaniu. Potrzeba takiej intymności. Zawsze blisko jest nam do ludzi, którzy zostawiają nam tę przestrzeń. Przestrzeń intymności, w której jest miejsce, taka kieszeń i na lęk, i na smutek, i na samotność. Piękne. Piękna jest ta odległość między nami. I to trzeba pielęgnować i myślę, że we współczesnym świecie jest to dosyć trudne, ponieważ lęk, ból, te nieprzyjemne uczucia mają tak negatywny wymiar, że trzeba je za wszelką cenę już na samym początku zniszczyć, obezwładnić, zamordować. Pozbyć się ich, wypędzić. I myślę, że niewielu osobom przychodzi do głowy, żeby z tymi uczuciami się spotkać, żeby z nimi pobyć, wypić kawę, ich posłuchać, pozwolić im powiedzieć wszystko.
i w konsekwencji z nimi się zaprzyjaźnić po to, aby korzystać z tego wielkiego potencjału. Myślę, że tylko dotknąłem ogromnej przestrzeni lęku, która ma bardzo wiele tajemnic, która kryje w sobie jakieś i bogactwo połączone z lękiem i wiele mroku i wiele światła. Bez spotkania, bez wysłuchania, bez dialogu, ponieważ kiedy lęk się wypowie, to możemy się i my wypowiedzieć i dialogować. Bez tych nieustannych spotkań przy tej kawie, bez bycia ze sobą, bez szanowania przestrzeni między innymi, trudno jest cokolwiek usłyszeć i trudno jest z lęku uczynić swojego przyjaciela i swoją pomoc. Życzmy sobie, byśmy umieli się zatrzymać, byśmy umieli słuchać, byśmy umieli wchodzić w zdrowy dialog ze sobą, z innymi, byśmy szanowali przestrzeń między sobą. Dziękuję tym wszystkim, którzy zechcieli posłuchać tych prostych refleksji, też opartych na doświadczeniu własnym i tak wielu szlachetnych ludzi. Niech przyjaciel lęk nas wspiera i prowadzi po niełatwych drogach naszej codzienności.